materia jest niestabilna. Jeżeli zarzucasz Twoją kotwicę w materii, to prędzej czy później będziesz żyć w strachu, niepewności. Są takie osoby, które pracują przez wiele lat, kupują sobie dom w jakiejś bezpiecznej dzielnicy i nagle okazuje się, że w innych dziedzinach ich życia wszystko zaczyna się niszczyć, wszystko zaczyna się zmieniać. Albo w tej bezpiecznej dzielnicy okazało się, że wprowadził się jakiś nowy, nieprzyjemny sąsiad. Tak często jest tutaj na ziemi. Tak samo inne osoby, które zbierają fundusze przez ileś lat, składają je w banku, żeby mieć zabezpieczenie na starość, a tutaj pac, bank zbankrutował. I wszystko rozpłynęło się w nicości. I te osoby znów żyją w strachu i lęku. Materia nie daje stabilności. Ale co daje nam tą stabilność? Jak myślisz? Połączenie ze źródłem, z Twoim wewnętrznym słońcem, Twoją cząsteczką boską, połączenie Twojej cząsteczki z Wszechświatem. I to są takie momenty, w których możesz podróżować przez różne kraje, możesz znajdować się w różnych regionach, wojny, kryzysów, różnych zamieszek, a mimo tego siła wyższa chroni Cię, prowadzi i każdy Twój dzień jest pełen szczęścia, spełnienia, miłości i obfitości. Stabilność wewnętrzna, równowaga wewnętrzna. W każdym z nas jest boska cząsteczka, boski pierwiastek, dlatego w każdej religii mówi się, że człowiek został stworzony na wzór Boga, siły źródła. I ta boska cząsteczka, gdy połączysz ją z siłą wyższą, siłą Wszechświata, da Ci odczucie stabilności, bezpieczeństwa i ochrony. I nieważne, gdzie będziesz, będziesz się czuć jak u siebie w domu. Ja jestem przykładem takiej osoby, którą można wysłać na zupełnie inny kontynent, wrzucić ją w różne kryzysowe sytuacje. Wystarczy, że usiądę spokojnie na ziemi, popatrzę w niebo, połączę moje słoneczko z energią Wszechświata i już czuję się, jakbym była u siebie w domu. I każdy z nas może w ten sposób zarzucić kotwicę. To bezpieczeństwo, to odczucie spełnienia. I co się wydzieje jeszcze takiego bardzo wyjątkowego? Ludzie, którzy szukają stabilności w materii, którzy budują domy w dobrych dzielnicach, którzy zbierają pieniążki na koncie, którzy chodzą codziennie do tej samej pracy, by zarobić na chleb, mimo że tej pracy nie lubią, prędzej czy później znajdą się w sytuacji, która będzie dla nich kryzysowa, w tym czy innym znaczeniu. Dlaczego? Bo tak bardzo chcą żyć stabilnie, tak bardzo boją się zmiany, że ją materializują. Materializują to, czego się obawiają. Chcą żyć bezpiecznie, materializują sytuacje, w których będą czuć się niepewnie. I odwrotnie, jeżeli łączysz się z Twoim wewnętrznym słońcem i łączysz to słońce z energią Wszechświata, to ufasz sile wyższej, że Cię prowadzi, ochrania i wspiera. I wiesz, że nawet jeżeli wszystko wokół Ciebie w materii zmienia się każdego dnia, to ta zmiana będzie dla Ciebie korzystna i pozytywna.